No siema, tu Selena. Jak wam się podoba moja nowa peruka? Tą i tą drugą pokazałam już na Instagramie oraz na Facebooku na naszej grupie. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to wiedz, że dlatego noszę perukę, ponieważ nie mogę pogodzić się z tym, że nie mogę mieć swoich własnych różowych. Ale zapowiadałam już to na live'ach i na social media, że zrezygnuję z różowego koloru i kupię sobie perukę, żeby to sobie jakoś wynagrodzić. Więc to jest już plan dużo, dużo bardziej długo zapowiedziany. I wreszcie oto jest. Nie jestem pewna, czy za każdym razem będę się pokazywać w różowej peruce, jakby nie było, nie jest to wygodne, szczególnie w lato. Ale postaram się to niemalże na każdym filmie, czy na każdym konwencie, no nie mam pojęcia, zobaczymy. W każdym razie bardzo mi się te włosy podobają, musiałam je trochę bardziej przystrzyc. No i zobaczymy. Serię tę nazwałam pogadankowo. Już kiedyś nagrałam takie filmy właśnie pogadankowo i chciałam właśnie wznowić tą serię. Wiem, że dzisiaj pogadankowo zastąpiłam live'ami, ale nie każdy bywa na live'ach, a nawet jeśli zostawiam udostępnione, potem publiczne chciałam powiedzieć, to potem i tak nie wiadomo, czy ten ktoś obejrzy. Zresztą no, te live'y są dosyć długie, więc ci, którzy nie lubią długich filmów, to też by mi się nie chciało. Dlatego wznawiam tą serię pogadankowo, żeby raz na jakiś czas coś tam o czymś wam wspomnieć, jakieś ogłoszenia a propos właśnie czy konwentów, czy konkursów, czy innych po prostu rzeczy, które robię, po prostu będą to w tej serii. Po pierwsze właśnie włosy. Jeszcze nie ufarbowałam swoich naturalnych włosów, które są takie różowo-białe, bym tak powiedziała. Za jakiś czas będą brązowe i będę po prostu je odżywiać, ratować, żeby po prostu ich jak najbardziej nie stracić i chcę je trochę zapuścić. Ale ponieważ no, ja jednak chcę mieć różowe włosy, więc w związku z tym wiecie, że kupiłam sobie wtedy różową perukę, żeby móc sobie to jakoś zrekompensować, żeby móc być chociażby na filmach tak, jakbym tego bardzo chciała. Aż żal dupę ściska, że to nie są moje prawdziwe włosy. Dobra, lecę następnym. Uwaga kochani, konkursy. Powiedziałam wam na grupie na Facebooku, że nie będę robiła konkursów przez RODO, ale wiem już jak to zrobić, żeby to było legalnie, ponieważ no mam znajomych prawników, jedną taką bardzo dosyć bliską znajomą. Skonsultowałam się, pogadałam jak to by porządnie wyglądało, żeby to nie było źle, więc na pewno konkursy wracają do łask. Spodziewajcie się na dniach konkursu na YouTubie, potem będzie konkurs na Instagramie, na tym mangaka.pl. Za jakiś czas też potem jako trzeci też będzie na Facebooku, więc jeśli jeszcze nie obserwujesz strony Mangaka, to cię serdecznie do tego zachęcam, bo z racji takiej, że Facebook chyba jest najmniej obleganym social media u mnie, chociaż jest bardzo, bardzo, bardzo dużo osób obserwujących i dużo osób się ewentualnie udziela, dodaje lajki i tak dalej, to jednak to jest takie social media, które najmniej się dzieje, najmniej pokazuje, bo najwięcej takich rzeczy osobistych, jak na przykład chociażby no, rzucam peruka, pokazuję albo na grupie na Facebooku, albo na Instagramie, więc trochę zaniedbałam, można powiedzieć, mojego fanpage'a na Facebooku. Zamierzam to jakoś posunąć, żeby to jednak tak nie było, więc trzeci konkurs niedługo po tym, jak wstawię na Instagrama, będzie właśnie na stronie na Facebooku. A żeby strona na Facebooku nie była pokrzywdzona, to postaram się zrobić lepszy konkurs. Chodzi o z fajniejszymi nagrodami. Taki konkurs po prostu nie może mieć żadnych danych osobistych. Jeśli ktoś się będzie zgłaszał do konkursu, nie wolno, nie może mi podawać swojego imienia, nazwiska, tylko pod ksywkami będą. I jeśli będę musiała wysłać zwycięzcy nagrodę, to wysyłam takie oświadczenie tej osobie, która będzie musiała mi to podpisać i odesłać z powrotem, że zgadza się udostępnić mi swój adres zamieszkania w celu wysłania nagrody. Taka można powiedzieć czysta formalność, nic poza tym. A tak to uczestnicy będą po nikach. No i to tyle. Dlatego was bardzo, bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia moich wszystkich social media. Snapchat ostatnio jest mniej oblegany, z tego względu, że bardziej się przerzuciłam na Instagrama, ale nie zamierzam go porzucać, więc to na pewno zapraszam właśnie do Snapchata, na moje trzy Instagramy, zwłaszcza na ten trzeci właśnie mangaka.pl, bo tam będą wszystkie rzeczy związane właśnie z YouTube'em, czy z jakimiś takimi stylizacjami związane ze mną. Pozostałe to są albo wizerzowo-charakteryzatorski, albo rysunkowe. Takie można powiedzieć bardziej osobiste.
Ten trzeci jest bardziej publiczny. Będę na Animatsuri, więc Was serdecznie zapraszam. Spotkam się z Belcią i Midori Cat. Po prostu nie możemy doczekać. Już się umówiłyśmy wcześniej, żeby się spotkać przed tym meetingiem. Ja i moja żonka i nasze adoptowane dziecko. Bo dużo osób nie wie, ale coś się takiego wydarzyło na Magnificonie, że teraz Belcia jest moją żoną, a do niedawna stwierdziliśmy, że adoptujemy Midori. Będziemy taką jedną wielką YouTube'ową rodziną. Ciocia Lenka się ucieszy. Na Animatsuri planuję sobie kupić jeden lub dwa wianki, przynajmniej jeden wianek, bo mi się strasznie, ale to strasznie podobał ten wianek, który widziałam na Magnificonie, z którego zrobiłam sobie zdjęcie, zrobiłam sobie też nawet to jako zdjęcie profilowe właśnie na Instagramie, bo mi się tak cholernie podoba to, jak wyglądam w tym wianku, on jest taki prześliczny, ale no po prostu nie miałam kasy, najzwyczajniej nie miałam kasy. A wiem, że to stoisko będzie znowu na Animatsuri, bo też w sumie pytałam, czy będą. Będą, na pewno. Będą mieli też nowe modele, więc albo kupię ten wianek, albo kupię jakiś nowy, nie wiem. W każdym razie na pewno zamierzam się na to stoisko na Animatsuri rzucić. Co do innych komentów, na jaki będziemy, to wiem, że dziewczyny planują być na Ryukonie. Ja w tym czasie będę na Tetkonie, więc Was też serdecznie zapraszam na Tetkon. No i na Ryukon. A tak to na Animatsuri i na Newcon. Dalej potem nie chcę zapeszać, bo na pewno mam jakieś takie plany co do innych konwentów, te pomiędzy wrześniem a grudniem, ale nie chcę jeszcze zapeszać, zobaczę po prostu, czy dam radę i ogólnie, czy my damy radę, czy coś się wydarzy. Okej, na razie to tyle, do zobaczenia w następnych filmach. Wyczekujcie lada moment innego filmu. Mua.